Siemano moi drodzy, witam was dzisiaj. Jesteśmy w innej lokacji, bo u mnie w domu jest remont. Ja jestem w bluzie, nieuczesana i bez makijażu, bo mam po prostu ochotę z wami porozmawiać i parę rzeczy na temat zakupów wam powiedzieć. Bo tak, wczoraj był dla mnie dzień bez internetu, bez telefonu i dopiero wieczorem zaczęłam czytać komentarze pod odcinkiem z babskiego gadania o tym, czy kupujemy kosmetyki z polecenia. I tam się tak ciekawa dyskusja wywiązała, a w piątek będzie kolejny odcinek, w którym ja wam pokażę mnóstwo produktów, więc pomyślałam, że dzisiaj jest najlepszy czas, żeby usiąść i powiedzieć parę słów a propos robienia zakupów. Po pierwsze, ja nie miałam kompletnie świadomości, naprawdę nie miałam nawet w procencie jednym sobie nie zdawałam sprawy, że dla was wybieranie produktów i kupowanie rzeczy spośród wszystkich tych, które są kosmetykami z polecenia tam czy youtuberów, czy blogerek, czy tam kogokolwiek innego, że to jest aż taki, że to jest aż tak dużo roboty, może inaczej, że to jest aż takie trudne do zrobienia. Ja miałam całe życie tak, że kosmetyki z polecenia za bardzo nie miały dla mnie żadnego znaczenia, ponieważ zanim jeszcze YouTube się pojawił i tak dalej, mogłam słuchać tylko poleceń osób, które gdzieś były, jakichś moich koleżanek, jakichś znajomych i tak dalej. Ponieważ w moim otoczeniu nie było za bardzo osób, które miały skórę taką jak moja, czyli bardzo wrażliwą, czyli taką, która po lekach reagowała na prawie każdy kosmetyk bardzo kiepsko i to, co normalnie ludzie mi polecali, czyli na przykład kup sobie ten żel pod prysznic, on pachnie tak pięknie mango, a ja po nim mi schodziła skóra, no to niestety ja po prostu kosmetykami z polecenia się nie sugerowałam. Później zaczęłam oglądać, właśnie jak pojawił się YouTube i blogi, to zaczęłam gdzieś tam szukać, ale nigdy nie miałam czegoś takiego, że o, ta osoba coś poleca, więc ja to kupię. Nie, ja zawsze musiałam sobie przemyśleć, czy to jest coś dla mnie, czy to jest mi potrzebne. I teraz ja miałam przez długi czas taką nadzieję, że to jest trochę na tej zasadzie, że jak przygotowuję dla was odcinek i pokazuję wam jakieś rzeczy, to to jest właśnie pierwsza część takiego sita zakupowego. Czyli zanim wybierzecie spośród wszystkiego, co jest dostępne na rynku, to może ja tak trochę pomogę, trochę wiecie, już odsieję tych rzeczy, które uważam, że są niedobre i w ogóle nie będę ich wam pokazywać i wybiorę tylko te ciekawe. I tak całkiem na początku to nagrywałam tylko odcinki z produktami, które się sprawdzały u mnie, na mojej skórze, tylko przy moich problemach. Ale trochę się pojawiło takich próśb, trochę pytań, trochę takiego, jak to pięknie nazwała dziewczyna na spotkaniu z widzami w Warszawie kiedyś, pozdrawiam cię serdecznie, że jest taki nacisk oddolny. Czyli, że wy prosicie o coś, więc ja się trochę chcę też, no ponieważ wy mnie oglądacie, ja też chcę dla was coś przygotować, więc staram się robić materiały też o innych typach cery, o produktach dla innych problemów, dla innych właśnie typów skóry itd., itd. No i teraz ja sobie zdaję się sprawę, właśnie czytając te komentarze, zdam sobie sprawę, że naprawdę jest polecany ogrom kosmetyków non-stop. I ja trochę chciałam wam pokazać od mojej strony, jak to wygląda. Tak jak mówię, nie wiem, jak to wygląda u innych dziewczyn, bo nie jestem innymi dziewczynami. Mogę wam powiedzieć, jak ja to robię. Wy widzicie recenzję kosmetyku bardzo rzadko, dlatego że na recenzję trzeba czekać strasznie długo. To znaczy, ja nie mogę zrobić w ten sposób, że kupię kosmetyk, albo dostanę kosmetyk, albo wszystko jedno. Nie, naprawdę nie robi mi różnicy, czy ja go kupiłam, czy dostałam od siostry, czy dostałam od jakiejś firmy na skrytkę pocztową. Naprawdę jest mi wszystko jedno. Jeśli jest dobry, to jest dobry, jeśli jest kiepski, to jest kiepski. Część kosmetyków przychodzi do mnie, wam pokazuję je, jak jesteście ciekawi, jest taka seria, ją nazwałam Akcja Skrytka na tym drugim kanale i tam od czasu do czasu jak kupię coś albo jak przychodzą jakieś paczki, to otwieram i wam pokazuję. Nie pokazuję tam rzeczy, których w ogóle nie uważam za godne zainteresowania, bo czasami na skrytkę pocztową przychodzą kosmetyki, które mają składy takie, że ja bym nawet tego nie otworzyła i nie użyła do stóp, bo wiem, że byłoby to dla mnie niedobre albo po prostu nie zgadzam się z tym, co znajduje się w składzie, to takich w ogóle wam nie pokazuję, tylko one gdzieś tam odpływają dalej. Więc to jest ten pierwszy etap. Jeśli chodzi o to przygotowanie jakiegoś dla was nagrania, nie? To jest tak, że jak ja zacznę używać jakiegoś kosmetyku, kupię coś, czy tam dostanę, obojętnie, zacznę go używać, to zanim wam powiem, czy on rzeczywiście moim zdaniem jest godny uwagi i ma takie konkretne działanie, jak to obiecuje producent, to ja potrzebuję czasami miesiąc, czasami 2 miesiące, czasami 3 miesiące. Wiem, że wy się denerwujecie z tego powodu i piszecie, no kiedy już będzie, kiedy, czy możesz polecić, czy mogę i tak dalej, i tak dalej. Ja wam nie chcę rekomendować po łebkach, czyli tydzień po zakupie mówię, tak, to jest najlepszy krem na świecie, po prostu musicie go kupić. Bo to jest jakby, nie ma to dla mnie sensu, bo nie mogę powiedzieć uczciwie, więc tego nie robię. I teraz ciekawa sprawa, bo właśnie czytałam, że tu dziewczyny mówiły, że no oglądam tutaj YouTube i się okazuje, że tak, co miesiąc nowi ulubieńcy, co miesiąc
nowe recenzje, co miesiąc nowa Holec i tak dalej, i tak dalej. Jest tak dużo tych produktów, tak dużo, że ja się gubię. I ja tuż też chciałam Wam powiedzieć od mojej strony, jak to wygląda, bo Wy podejrzewam nie macie świadomości. Ja poza YouTube'em jeszcze pracuję. Normalnie, wiecie, siedzę i pracuję. No i teraz, jeśli chcę przygotowywać dla Was materiał tak, żeby dalej wrzucać Wam 3 filmy w tygodniu, bo mam mnóstwo jeszcze nowych pomysłów i nie chcę tego redukować do mniejszej ilości, tak żebyście mieli w każdy wtorek, piątek i niedzielę odcinek, to ja muszę pracować z dużym wyprzedzeniem nad tymi materiałami. To znaczy, filmy typu właśnie ulubieńcy miesiąca, to siadam i nagrywam na koniec miesiąca. Takie spontaniczne jak ten, to też siadam i dzisiaj go zobaczycie. Ale wszystkie inne, które są przygotowywane z jakimś tam wyprzedzeniem, nagrywam wtedy, kiedy mam czas. Czyli na przykład Denko nie nagrywam na koniec miesiąca, bo się skończył miesiąc, tylko wtedy, kiedy mam pełne opakowanie, już to pełny ten mój pojemnik pustych produktów. To wtedy nagrywam i zobaczycie go wtedy, kiedy będę miała moment na publikację, o tak to nazwę, nie? Jeśli nagrywam dla Was jakiś tam 5 porad czy coś, to też nagrywam wtedy, kiedy mam czas, a Wy to widzicie wtedy, kiedy jest ten dzień publikacji, bo Wy się też możecie spodziewać według tego grafiku, kiedy będzie odcinek, plus ja, jeżeli mam rozpisany grafik, to jestem w stanie się zmobilizować, przygotować i robić swoje, a na te dni mam gdzieś tam poplanowane te filmy, więc to wszystko się składa, ja nie mam chaosu w domu. To. W związku z czym nagrywam z dużym wyprzedzeniem ponownie. Jeśli chodzi o to, to Wam ostatnio też tłumaczyłam, że Wy pytacie o jakąś tam pomadkę. Ja nagrywałam na przykład 4 tygodnie temu ten film, więc ja nie pamiętam. I to dlatego robię, żeby wszystko było przygotowane. I teraz ciekawa jeszcze sprawa, bo pod koniec, albo gdzieś tak blisko połowy, albo pod koniec lutego zobaczycie odcinek z takie nowości w kosmetyczce. Mam całą linię kosmetyków aloesowych, których używam i teraz chciałam Wam pokazać takie moje pierwsze wrażenie, ale ponieważ nie wyobrażam sobie usiąść i użyć 10 kosmetyków nowych na raz, to jest bez sensu, bo ja nic nie ocenię, to ja otwieram ten jeden kosmetyk, używam go trochę, za kilka dni otwieram kolejny, czy tam za jakiś tydzień, 2, 3, no różnie to bywa. I ten film, co Wy zobaczycie pod koniec lutego, ja zaczęłam nagrywać jeszcze w styczniu. I to wszystko tak, wiecie, z odstępem czasowym dogrywam i wtedy Wam to wszystko dopiero pokażę. A to jest dopiero pierwsze wrażenie, czyli to, jakie jest, to nie jest pełna recenzja tego produktu, tylko moje pierwsze wrażenie. I mam nadzieję, że to w jakiś sposób jest dla Was pomocne, a na takie pełne recenzje będziecie czekać. O tym toniku Alpha Age, to myślę, że Wam nagram dopiero gdzieś w marcu kawałek, bo jeszcze cały czas mam wątpliwości. Więc tu ze swojej strony mogę to powiedzieć. Jak to wygląda w innych miejscach, że jest rekomendacja, że ten krem jest najlepszy, używam go 4 dni, on jest najlepszy. No i dla mnie to jest, ja tak nie potrafię. Ja nie umiem ocenić po 4 dniach, że coś jest najlepsze. I teraz wracając do tych wszystkich akcji typu ja mam taką skórę, ja mam taką skórę. To jest też trochę tak, że ja się staram polecać produkt na problem, a nie na skórę. I zawsze mi się wydawało, że to jest najlepsze rozwiązanie. Znaczy w mojej opinii tak jest, że nie przychodzę, znaczy czasem tak mówię, ale staram się tego nie robić, że przychodzę i mówię, to jest fantastyczny kosmetyk i nic więcej. Tylko staram się dopowiedzieć rzeczy typu on sobie poradzi z przesuszeniem i odwodnieniem, więc mam nadzieję, że po niego sięgną osoby, które mają skórę przesuszoną i odwodnioną, a nie takie, które mają skórę nawilżoną i zapchaną na przykład. Że wiecie, jakby staram się podawać, co ta rzecz robi i może na tej podstawie ktoś sobie wybierze, czy ja mam taki problem, czy takie coś mnie dotyka i na tej podstawie mogę wybrać, czy to by mi mogło odpowiadać, czy nie. I teraz znowu ja się czuję taka, tak pomiędzy, nie bardzo, wiem, że nigdy się nie da wszystkim dogodzić, ale staram się gdzieś tam ten balans zachować. I ciężko jest też to zrobić na tej zasadzie, żeby prowadzić kanał na YouTube i nie pokazywać kosmetyków. Albo pokazywać ich bardzo, bardzo mało, bo to jest tak, że ja chcę sprawdzić kilkanaście produktów. Jak ja zaczynałam się zajmować moją twarzą i pomagać sobie z tymi moimi uczuleniami, to nie było nikogo, komu ja bym zaufała, kto by mi coś polecał, albo po prostu nie było takich produktów, a teraz jest ich miliard i też rozumiem, że można czuć się zagubionym i nie wiedzieć, z czego wybierać. Ja dostaję każdego dnia od Was wiadomości, każdego. Już bardzo nie chciałam ustawiać takiego, wiecie, autorespondera, że jak ktoś napisze, to dostaję zwrotną wiadomość, że jeśli zadałeś mi pytanie, no to ja nie mogę odpowiedzieć, bo zadaję bardzo dużo pytań, bo wydaje mi się, że to jest takie mechaniczne i nieprzyjemne, no ale wczoraj to zrobiłam, na Facebooku ustawiłam właśnie takiego autorespondera, bo tych pytań leci non-stop. Ktoś zada pytanie, jak mu nie odpowiem za 2 dni, to wysyła 2 znaki zapytania i następnego dnia to samo i tak dalej, więc
Więc tutaj jakby gdzieś coś takiego ma miejsce. I w tych pytaniach najczęściej jest właśnie: poleć mi dobry krem, poleć mi coś tam, ja polecam mnóstwo produktów, zobaczcie, co już mam polecone i czy to jest coś dla Was, czy to odpowiada Waszym potrzebom. Nie sugerujcie się w robieniu zakupów tym, że to jest dobry krem, tylko zobaczcie, to jest dobry krem po co? Co on ma robić? Dla kogo on ma się sprawdzać? Nie, jakby ja bardzo nie chcę, żeby tak było, że ludzie kupują produkt, bo ja powiedziałam, że on jest fajny, nieważne, że on jest w ogóle do czego innego i on jest niepotrzebny, ale powiedziałam, że fajny, to sobie kupię. Ja nie umiem tego, jakby nie umiem tego uniknąć, nie wiem jak stąd wybrnąć, w jaką stronę. Jak tu czytałam, że dziewczyny mówią na przykład, ciężko jest im się powstrzymać, jak ktoś coś mówi, że jest dobre i nie kliknąć, kupię to. Ja nie mam tego problemu, ja nigdy takiego czegoś nie robiłam, więc czasem mi się zdarzy z kolorowych kosmetyków, o, że ktoś mi poleci, że jest bardzo fajny, to nieraz mi się zdarzy, że coś kupię, albo jak Wy mi czasami polecacie i widzę, że dużo osób jest zainteresowanych, to coś takiego kupię, ale trochę to robię też właśnie ze względu na YouTube, na to, że może się potem gdzieś tam z Wami podzielę. I to nie jest tak, że ja sobie usprawiedliwiam, że wydałam te pieniądze, bo coś tam, nie, ja po prostu jak czegoś nie chcę, to nie kupuję. Albo jak wiem, że na bank mi się nie sprawdzi, albo na bank mi się nie przyda, to nie kupuję. Miałam przez chwilę taką akcję, że chciałam kupować kosmetyki drogeryjne, niekoniecznie o super 100% naturalnych składach, żeby Wam polecać, bo tam dużo osób cisnęło, ale potem stwierdziłam, że nie, no bez sensu, nie, kupię to, może sprawdzę raz, ale nie będę do tego wracać, no to zarzuciłam ten pomysł, o. I nie kupowałam. No więc zadajecie mi te pytania o poleć dobry krem, poleć dobre serum, poleć dobre minerały, poleć coś tam. Ja nie mogę tak zrobić, bo jest Was za dużo, nie polecę każdemu indywidualnie, więc po to są te odcinki, bo mam nadzieję, że to będzie jakoś pomocne. Plus taki o świeży przykład na przykład wystarczy, świeży przykład na przykład. Nice. Wystarczy zerknąć sobie, powiedzmy, że wrzucam taką na Facebooka, na Instagrama taką planszę, na której jest napisane, że tam cera sucha, pytaj śmiało, a u góry są dosłownie dwa zdania napisane, że będę nagrywać odcinek z poradami dla cery suchej i wypiszę Wam listę polecanych przeze mnie kosmetyków, jeśli macie jakieś pytania, zostawiacie na dole. 70% pytań, które zostały postawione pod tym postem, to nie jest odnośnie tego, jak dbać o tą skórę, tylko najlepszy krem, najlepsze serum, najlepszy tonik, najlepszy żel do mycia twarzy, najlepszy olej i tak dalej. No i widzicie, i to jest na tej zasadzie, że z jednej strony jest takie wymaganie, że nie, to jest za dużo, YouTube nas przytłacza, jest za dużo materiału, za dużo polecanych tych rzeczy, iść w stronę minimalizmu, a z drugiej strony jest poleć to, poleć to, poleć to. Ja nie mogę polecić, wiecie, jednej uniwersalnej rzeczy dla wszystkich ludzi na świecie. To jest takie trochę, że ciężko jest mi to wyważyć. Mam nadzieję, że udaje mi się to zrobić, bo ja Wam polecam sporo produktów tak w ogólnym rozrachunku, ale mimo wszystko jak ja spojrzę na te filmy, które dla Was planuję, no to staram się więcej jednak wrzucać takich rzeczy typu jakieś porady, jakieś rozwiązania problemów, niż te, gdzie tylko po prostu siadam. Dlatego ja bardzo nie lubię nagrywać haul. Takich, wiecie, że siadam, pokazuję Wam moje zakupy, no i dobra, no i pokazałam Wam te zakupy, ale nic nie mam o nich do powiedzenia. Ja wiem, że niektóre osoby lubią te filmy, bo to jest taki lekki film, tam nie wiem, prasujesz sobie, czy składasz ubrania i po prostu on sobie przeleci, ale jak teraz tak słucham, czytam, to się okazuje, że naprawdę, no mnóstwo osób te zakupy jednak robi. I ja mam trochę wyrzuty sumienia, nie ukrywam. Nigdy Wam nie polecam byle jakich rzeczy, więc zawsze to, jak już Wam coś polecę, jak już Wam powiem coś, że to jest godne uwagi, to są rzeczy, w które ja naprawdę wierzę, że one są godne uwagi i ja je sprawdziłam, używałam ich. A jak tak patrzę, że naprawdę no, tych zakupów ktoś robi tak bardzo, bardzo dużo, nie umiem się do tego ustosunkować trochę, bo tak jak mówię, ja nigdy tak nie robię. Ja mam takie sito zakupowe, tak powiedzmy. To znaczy spośród wszystkich produktów, może Wam to jakoś w punktach wyjaśnię i może to będzie w jakiś sposób dla Was pomocne. Jeśli nie, to bardzo przepraszam. No to tak, po kolei. Mamy wszystkie kosmetyki na świecie, tak? Więc ja z tych wszystkich kosmetyków na świecie eliminuję te, które wiem, że na bank mi się nie sprawdzą. Czyli te, które mają składniki, które mnie uczulają, te, które na przykład nie zgadzam się w ogóle z filozofią firmy, te, które wiem, że są mi niepotrzebne, bo są zupełnie do innych problemów albo do innych rodzajów cery. Zostaje mi jakaś tam ilość bardzo duża. Wtedy wybieram spośród tych kosmetyków właśnie to, co jest mi potrzebne w tej chwili fizycznie. To znaczy, ja Wam często mówię, że ja mam bardzo dużo kosmetyków nadto, ponieważ je dostaję, ponieważ one przychodzą do mnie na skrytkę pocztową, również od Was w prezencie. Na przykład w życiu bym nie usiadła i nie kupiła 30 mydeł, no bo nie potrzebuję. Więc wybieram, czy jest rzecz, która jest mi teraz potrzebna. Na przykład nie kupuję na zapas, żeli pod prysznic 3, bo jest promocja, to nie kupuję 3 butelek, tylko kupuję wtedy, kiedy jest mi potrzebny. I to jest moja jakby ta druga
druga część tego sita, że wybieram, otwieram szafkę, patrzę, co jest mi potrzebne, kupuję to, co jest mi potrzebne. Dalej spośród, jakby gdzieś tam idąc w kolejną stronę, jak już wiem, co jest mi potrzebne, to wtedy sobie oceniam konkretnie, jakie mam potrzeby, nie odnośnie produktu, tylko odnośnie działania. Czyli jak szukam, powiedzmy, żelu pod prysznic, no to nie będę szukać takiego, który będzie działał przeciwtrądzikowo, bo mam wypryski na plecach, bo nie mam tego problemu, tylko będę szukała na przykład nawilżającego, bo mam akurat wysuszoną bardzo skórę. Dzisiaj mam wysypkę na twarzy, bo byliśmy wczoraj na termach maltańskich i niestety po tej wodzie swędzi mnie skóra głowy, wysypka mi wywaliła na twarzy i swędzi mnie całe ciało, więc no nie będę teraz szukać na przykład super peelingującego żelu pod prysznic. Wiecie, o co chodzi, że wybieram najpierw właśnie z tych firm, które mi odpowiadają, potem z tych produktów, które mi odpowiadają, potem szukam na problem, który mam, czy tam na te wymagania, które stawiam. No i to jest jakby gdzieś ta główna rzecz. I tutaj dochodzi następny moment, na który ja w tej chwili już nie muszę zwracać tak bardzo uwagi, ale kiedyś zwracałam, i to jest cena tego produktu. To znaczy, wiadomo, że jeżeli wybieram spośród iluś, no jest taki ogromny rynek w tej chwili, że mogę sobie wybrać, czy chcę kosmetyk tańszy, średni czy droższy. No jest multum, jest naprawdę multum, można w każdej półce cenowej znaleźć fajne rzeczy. Ja się też Wam staram polecać z tych różnych półek, bo to jest też niesamowicie taki zapalny punkt, te ceny. Ja się robię co mogę, żeby unikać nazywania produktów tanimi lub drogimi, bo zawsze ktoś się poczuje urażony. Bo dla jednej osoby, jak powiem, że krem kosztuje tam powiedzmy około 5 dych, ktoś powie, a no to spoko, to jak na naturalny krem to bardzo tani. A druga osoba powie, nie, 50 zł to jest za duży wydatek, chciałabym czegoś innego. I ja wszystko to rozumiem. Ja też byłam na przykład na studiach w momencie takim, gdzie mogłam sobie pozwolić tylko na domowy krem, bo mi wychodził taniej niż kupić krem jakiś taki, który był dostępny w sklepie jakimś tam, wiecie, eko. Więc też stąd też jakby ta liczba produktów rośnie, no bo staram się polecać te różne półki. A czasami powiem, że na przykład, no ten kosmetyk jest drogi, kosztuje 150 zł, jak ktoś powie, no, nie obraża mnie. 150 zł to nie są jakieś straszne pieniądze. No i to jest taka, wiecie, w kółko, to się w kółko po prostu dzieje. Czyli znowu mamy tą ilość produktów, która rośnie. No i jak już sobie tak przez to sito wszystko przeleci i zostają mi te produkty w mojej półce cenowej ze składami, które mi odpowiadają, które robią to, od czego ja bym chciała i które są mi w tej chwili potrzebne, no to wtedy, jeżeli taki produkt znajdę, no to ja go kupuję. Jak mam już jakiś sprawdzony, to kupuję ten sprawdzony. Jak szukam jakiegoś nowego, to się właśnie rozglądam na przykład jak już znajdę sobie jakiś konkretny produkt, to wtedy wśród osób, którym ufam, czyli blogerek, którym ufam, albo gdzieś wśród moich tam przyjaciół, pytam, czy ktoś to miał i czy może mi polecić. I to jest gdzieś tam ten proces, który mi zawsze służył, ja go używałam przez wiele lat, jak próbowałam sobie kupować kosmetyki. Jak nie mogę znaleźć, to sobie robię sama. O, na przykład jeszcze tak. Tak było bardzo długo. To może to będzie w jakiś sposób dla Was pomocne. Jeśli chodzi o to kupowanie też rzeczy, które się dublują, nie? Ja czasami dostaję prośby, czy mogłabyś zrobić tam na przykład film z odpowiednikami. Nie, że tam tanie i drogie i tak dalej. Ja nie chcę robić takich odcinków, bo to jest dla mnie bez sensu. Jak mam jedną pomadkę, która ma jakiś kolor, to nie chcę kupić 5 następnych, które będą miały dokładnie taki sam. I tak mam dużo, które się powtarzają. I ja jestem tego świadoma, nikt tyle nie potrzebuje. Ja po prostu uwielbiam makijaż i to jest ta moja rzecz, na którą sobie pozwalam. Ale nie chcę kupić na przykład 5 identycznych tylko po to, żeby Wam pokazać film. O, zobaczcie, to jest 5 identycznych. Albo nie chcę robić takich akcji typu te... że biorę jakiś kosmetyk i Wam robię pierwsze wrażenie, nie pierwsze wrażenie, tylko test na żywo jakiegoś kosmetyku pielęgnacyjnego. Że usiądę, zmyję makijaż, nałożę krem i po 2 sekundach Wam powiem, czy ten krem jest wart używania, czy nie. Bo to dla mnie nie ma po prostu sensu. I ja sobie nie wyobrażam, na jakiej podstawie mogłabym coś wtedy rzetelnego Wam powiedzieć. Czyli tu tak się czuję, że się trochę tłumaczę, ale chyba trzeba. Takie mam wrażenie. No i z tych wszystkich rzeczy, tak jak mówię, staram się jakoś tam odsiewać. Ja też bardzo często mówię na przykład przy tutorialach, że nagrałam dla Was jakiś makijaż i ja kiedyś w ogóle nie robiłam tej listy kosmetyków w opisie, bo wydawało mi się, że ten makijaż jest tylko po to, żeby Wam dać jakąś inspirację. Idź, weź, zobacz, co masz u siebie w łazience i może się pomalujesz podobnie, jeśli Ci się podoba. Potem prosiliście o konkretne, ale która to jest szminka, ale który to jest tusz, więc spisywałam wszystko. Potem to było też za mało, więc zaczęłam dodawać linki. I to jest trochę takie, że część
osób bardzo tego chce, część osób mówi, że właśnie trzeba iść na tą stronę minimalną, że 5 kroków, czy 8, czy ileś pielęgnacji to jest za dużo. Ja zawsze mówię, że trzeba po prostu być rozsądnym, sprawdzać, co ci jest potrzebne, co się u ciebie sprawdza. Jeżeli dla ciebie na przykład tylko 2 kroki w pielęgnacji to jest coś w porządku, to świetnie, to jest super, to jest właśnie fajne, że my jesteśmy różni i dla różnych osób się sprawdzają różne rzeczy. Podobna sprawa była z tymi rutynami pielęgnacyjnymi. Ja miałam taką głęboką nadzieję, że to będą filmy, które pomogą rozwiać wątpliwości odnośnie tego, w jaki sposób się aplikuje kosmetyki fizycznie na twarz, jaka jest ta kolejność, które na początku, które na końcu, bo wiem, że to też może być takie no, niejasne, i jakby na co zwrócić uwagę, żeby sobie zbudować taką rutynę. A okazało się, że nie, że one zamiast pomóc, no to każda kolejna rutyna wprowadzała więcej pytań i ktoś zakładał, że żeby mieć rutynę pielęgnacyjną, to trzeba kupić te wszystkie produkty, które się ma. Część w komentarzach widziałam osób, mówiła, że no, ja sobie cię zrobię coś takiego, tylko że mam to i to wykorzystam. I to było super, ja miałam nadzieję, że tak właśnie będzie. Więc jakoś, nie wiem, staram się to zawsze zrównoważyć, ciężko jest mi to zrobić, bo tak jak mówię, tych produktów jest coraz więcej, ja też znajduję coraz fajniejsze nowości. Dlatego też przez chwilę chciałam sobie spauzować i nie nagrywać dla was żadnych ulubieńców, ale z kolei wy prosiliście, bo to są dla was jakieś tam ciekawe filmy i dla mnie to jest podsumowanie miesiąca. Także nie wiem, jak macie jakieś propozycje, jak to można wyważyć bardziej, żeby właśnie nie było tak, żeby był ten nawał i jednocześnie, żeby to nie było w stronę minimalistyczną, że ja teraz przyjdę i zakażę wam wszystkiego, bo jak masz ochotę mieć 3 czerwone lakiery do paznokci, to możesz, to nikt ci nie zabroni. Jak masz ochotę mieć tylko jeden albo wcale jakiś tam, nie wiem, tusz do rzęs, no to super, no to jest wszystko, wiecie, wasze. Ja tak samo mówię o innych rzeczach. Nikt się nie musi malować, nikt nie musi kupować jakichś tam kosmetyków i tak dalej. Ja dzisiaj do was przychodzę taka surowa, całkiem, wiecie, normalna. Często mnie widzicie w tej wersji takiej, wiecie, z pięknymi włosami, z idealnym makijażem, bo ja lubię, ja się po prostu lubię wiecie, przygotowywać do mojego dnia. Ale absolutnie to nie jest na zasadzie, że, zwłaszcza młodsze dziewczyny, że żeby się dobrze czuć ze sobą, to będziecie musiały kupić 1 000 000 kosmetyków kolorowych i 5 000 kremów i tak dalej. Więc główną moją, jakby jedyną w sumie rzeczą, którą ja wam mogę poradzić, to jest to, żeby zachować balans, żeby zachować jakąś równowagę w robieniu tych zakupów. Jeśli macie jakieś swoje porady odnośnie tego, jak na przykład ograniczyć kupowanie, jeśli kiedyś kupowałyście za dużo, albo jak łatwiej wybierać produkty, jeśli jest ich bardzo dużo, a wy coś chcecie kupić, ale nie wiecie co, to napiszcie proszę w komentarzu, wymieńmy się tutaj doświadczeniami, bo wiem, że wiele osób ma bardzo fajne patenty. Tak jak mówię, czułam się w obowiązku dzisiaj wam nagrać ten odcinek, bo wczoraj była ta taka ostra, znaczy nie ostra, tylko taka mocna dyskusja na temat tego, że YouTube teraz was po prostu zasypuje, zawala różnymi tam rzeczami, to chciałam trochę z tej mojej strony twórcy wam powiedzieć, jak to wygląda. A w piątek wpadnijcie na odcinek, na który czekacie od grudnia i to jest film o moich ulubionych gotowych maseczkach właśnie ze sklepu, które można kupić i tak już usiadłam i mówię, nie no to już w ogóle po prostu muszę usiąść i powiedzieć parę słów. Dobra, to byłoby na tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie, niecierpliwie czekam na komentarze, za chwileczkę postaram się ten film dla was złożyć i wrzucić go, ponieważ wy już to widzicie, to na pewno mi się udało. Ściskam was wszystkich gorąco i do zobaczenia następnym razem, na razie!